Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Telewizja w Polsce.pl i nasze codzienne gorące pytania. A tym razem zajmujemy się paradą, która nie tak dawno odbyła się w Berlinie. Burmistrz Berlina atakuje Polskę w sprawie LGBT. Będę na ten temat rozmawiała z moimi i z państwa gośćmi. Jest z nami Wojciech Reszczyński, publicysta Tygodnika Sieci. Witam bardzo serdecznie. Miejmy nadzieję, że również do nas nieco później dołączy Maciej Pawlicki, publicysta, producent i reżyser. No więc, panie Wojciechu, w ostatnich dniach w Berlinie odbyła się jedna z największych parad LGBT w Europie. Paradę otworzył burmistrz Berlina z partii CDU, Kai Wegner, który otwierając paradę zaatakował Polskę, mówiąc, że osoby transpłciowe są zagrożone w takich krajach, i tu jednym ciągiem wymienił Ghana, Uganda czy Polska. Oto jest właśnie to, co państwo widzą, zdjęcie z tejże parady równości, którą wsparł prominentny polityk partii CDU, burmistrz Berlina, no, który jeszcze zobowiązał się do innej deklaracji, o której będziemy mówić w dalszym ciągu rozmowy. Panie Wojciechu, to kolejny atak na nasz kraj ze strony Niemiec. Wcześniej byliśmy oskarżani o strefy wolne od LGBT, których oczywiście w Polsce nie było, bo osoby transpłciowe czy homoseksualne nie są w Polsce w żaden sposób dyskryminowane. Oczywiście, że tak, że nie są dyskryminowane. Tutaj, proszę państwa, kilka takich refleksji, wniosków na temat wypowiedzi pana burmistrza Berlina. Zaliczył nas do krajów takich jak Ghana, Uganda, gdzie środowiska LGBT są tępione, ale nie wymienił na przykład Białorusi i Rosji. To bardzo ciekawa sprawa, bo chyba są te kraje nam znacznie bliższe geograficznie, a tam takich parad się nie urządza. Ale nie znalazły się na czarnej liście pana burmistrza Berlina. Drugi taki wniosek, parada coraz większa, ta parada w Berlinie i nie tylko w Berlinie. To jeszcze jeden dowód na to, że marksizm kulturowy, który obserwujemy od paru lat, jak gdyby potłuczyny Marksa i Engelsa w sferze obyczajowej, rodzinnej, seksualnej, że mają się dobrze, rozwijają się, i tak jak z biegiem lat komunistyczne partie zwiększały swoją liczebność, tak teraz zwiększa się liczebność ludzi LGBT, ponieważ jak gdyby po tamtej stronie zostaje racja, powstają frukta, władza przenosi się na stronę LGBT, więc najlepiej być prześladowanym, tak jak kiedyś dobrze było być komunistą, zapisać się do partii i dołączyć do grupy uprzywilejowanej. Dzisiaj środowisko LGBT to jest ta właśnie grupa uprzywilejowana, która korzysta z większych praw niż pozostała większość. Ta mniejszość manifestuje swoją siłę w związku z tym, że twierdzi, że jest prześladowana, szykanowana, że nie ma dla niej miejsca w społeczeństwie. Tymczasem jest odwrotnie. Ci ludzie przejmują instytucje kultury, przejmują władzę, kręcą filmy. Więcej jest w tej chwili filmów o tematyce LGBT niż na jakikolwiek inny temat. Więc to jest warstwa uprzywilejowana, to jest ta arystokracja, ona się powiększa, jest coraz większa. Za pomocą tej grupy będzie można sprawować władzę, ponieważ ta grupa rozbija tradycyjne społeczeństwo. O to zawsze chodziło komunistom, chodziło o to różnym masonom różnej orientacji w świecie, rozbić tradycyjne chrześcijańskie społeczeństwo, zniszczyć korzenie, na jakich wyrosła Europa. No, kolejna nagonka, jak już stwierdziliśmy, na Polskę. Porównanie Polski do Ugandy to jest naprawdę gruba przesada. A to tak, jakbyśmy na przykład porównali Niemcy do Burundi czy Gambii. W zasadzie
No, tutaj jest bardzo, bardzo podobna kwestia, tak? Panie Wojciechu, pierwszy burmistrz CDU, partii o chrześcijańskich korzeniach, który tak bardzo identyfikuje się, powiedzmy, z paradą równości. Jak to się ma do właśnie tych chrześcijańskich korzeni? Czy rzeczywiście to już jest tylko przeszłość? Wydaje mi się, stwierdzam to ze smutkiem, że raczej tak. Europa jest w fazie końcowej. Unia Europejska, która miała reprezentować te tradycyjne wartości, na jakich powstawała te fundamenty Unii Europejskiej, myślę tu o Gasperim, Schumanie, Adenauerze, tych trzech najważniejszych politykach, dzisiaj nikt już ich nie wspomina. Natomiast idolami są byli komuniści, marksiści, maoiści, jest ich pełno w Parlamencie Europejskim. Oczywiście kwestia równości wymaga tutaj też pewnej interpretacji. Te środowiska domagają się równości. Otóż ta równość w państwach demokratycznych jest zapewniona poprzez prawo. I nikt nie prześladuje ludzi innej orientacji. W Polsce to nawet jest wieloletnia, kilkusetletnia tradycja tolerancji w stosunku do tych inności. I z tym Polska nigdy nie miała problemów. Natomiast te grupy pod hasłem równości chcą, tak jak wspomniałem, zabezpieczyć, zapewnić sobie większe prawa od tych, jakie mają. Stąd ta powiększająca się grupa LGBT, no, specjaliści od tej orientacji seksualnej twierdzą, że tych orientacji jest już ponad 70. Tylko oni sami wiedzą, na czym polegają różnice płci wśród zwolenników tej orientacji LGBT. Parada równości. Jest równość, jest demokracja, są służby, są instytucje, które tego pilnują. Twierdzenie, że jest inaczej, a że w Polsce jest inaczej. Tak, jest, no to dużym nadużyciem. Muszę, panie Wojciechu, przerwać, bo dołączył do naszej dyskusji nasz drugi gość, Maciej Pawlicki, publicysta, producent, reżyser. A przypomnę, że rozmawiamy o paradzie równości, która miała miejsce niedawno w Berlinie, którą otworzył burmistrz Berlina z partii CDU, no, który jest pierwszym burmistrzem, który tak otwarcie, że tak powiem, identyfikuje się z tą, no, grupą mniejszości jednak. Panie Macieju, tak, burmistrz pozwolił sobie na skandaliczne porównanie Polski jako kraju rzekomo nietolerancyjnego wobec osób LGBT, porównując tutaj Polskę do Gany, Ugandy. No, bardzo niepokojący jest również fakt, że obok pana burmistrza tę paradę równości w Berlinie otwierała prominentna polityk, przewodnicząca Bundestagu, Bärbel Bas. Jak pan się odniesie do tych tendencji polityki wobec, no właśnie, takiego promowania tych mniejszości seksualnych? To, o czym mówił mój przedmówca, całkowicie się z tym zgadzam, chociaż podkreśliłbym jeszcze to, że to, co ten wątek polskiej tolerancji i niemieckiej rzekomej tolerancji, to znaczy kiedy w Niemczech panowały ustroje despotyczne i prześladowania różnych grup społecznych, w Polsce panowała tolerancja i prawa dla tych grup społecznych, którzy do Polski przez wieki uciekali z Niemiec. I ta tradycja dotyczy także, ta przeszłość dotyczy także grup homoseksualnych, które w Niemczech, przypomnę, w Polsce homoseksualizm nie był penalizowany, czyli karany nigdy. Nigdy. Natomiast w Niemczech był karany jeszcze to prawo, tak zwany artykuł 175. Przypomnę, on obowiązywał do roku 1994. A ostatni więzień, przez Niemców więziony homoseksualista, więziony za homoseksualizm, wyszedł z więzienia w roku 2000,
1944, a w tych wolnych Niemczech po 1949 roku Niemcy więzili 70 tysięcy osób za homoseksualizm. Nie za przestępstwa homoseksualne, tylko za homoseksualizm. I taka jest tolerancja niemiecka i to Niemcy powinni się jak zwykle tej tolerancji od Polski uczyć. A fakt, że burmistrz Berlina ośmiela się pouczać Polaków w tej kwestii. No, Berlin Polaków pouczał wielokrotnie, żądał od Polaków wielu różnych rzeczy, pouczał, narzucał, napadał, mordował. I Berlin nie ma żadnego prawa pouczania Polski. Burmistrz Berlina powinien cichutko siedzieć i uczyć się tego, jak Polacy polskim państwem rządzą. I zresztą to jest burmistrz, który jest burmistrzem od bardzo niedawna. On bodajże od kwietnia z partii CDU z chrześcijańskiej. I on był w Warszawie niedawno, był w Warszawie w czerwcu. Zresztą przyjechał się nauczyć pewnych rzeczy o zarządzaniu Warszawy, tak wyczytałem. Ale mogę niestety domniemywać, że to, co powiedział na paradzie, tego dowiedział się od swoich kolegów zarządzających Warszawą. I że to jest, no tak jak zwykle w takich przypadkach bywa, niestety powtarza tezy polskiej opozycji, no niestety nieprawdziwe, kłamliwe tezy polskiej opozycji i wykorzystuje to przeciwko Polsce. No to jest sytuacja bulwersująca też o tyle właśnie, że to jest polityk rzekomo prawicowy. Polityk CDU, który próbuje się, pierwszy zresztą w Berlinie od dawna, który próbuje się przypodobać swoją gorliwością politycznie poprawną i także kosztem Polski. Ja myślę, że powinniśmy na to odpowiedzieć faktami. Znaczy to, co Wojciech Reszczyński mówił, to są bardzo konkretne rzeczy. Ile osób jest, kto, za jakie, za co jest w Polsce prześladowany i jakich rzekomo praw społeczność LGBT w Polsce nie ma. Jedyne sprzeciwy, które dotyczą promowania tej ideologii wśród dzieci, promowania w mediach, promowania jej w przestrzeni publicznej wbrew woli pozostałych. Czyli mamy tę sytuację klasyczną, w której mniejszość próbuje narzucić swą większości swą wolę, zmieniając kulturę, narzucając zmianę kultury. Niestety taka zmiana kultury na wielu polach się dokonała. Ona oczywiście na Zachodzie jest przerażająca, ale u nas także w wielu punktach prowadzi do rzeczy bardzo, bardzo niebezpiecznych. I tak jak pełne prawa dla osób o orientacji homoseksualnej są konieczne i muszą być przez prawo przestrzegane, tak narzucanie promocji wśród dzieci jest absolutnie niedopuszczalne. I to są dwie różne rzeczy, które normalni ludzie odrozgraniczają, natomiast przez normalnych, myślę także normalni homoseksualiści, to znaczy homoseksualiści, którzy nie chcą narzucać swojej ideologii tym, którzy po prostu jej nie akceptują, tolerują, tak, ale nie akceptują. Tutaj mieliśmy jeszcze do czynienia z taką bardzo niebezpieczną wypowiedzią burmistrza Wegnera, bo powiedział tak, zapowiedział, że Berlin będzie bezpiecznym schronieniem dla ludzi, którzy są atakowani w innych krajach, ale to jeszcze nie wszystko. To można mieć pytanie, czy zabezpieczy również bezpieczeństwo pozostałej części społeczeństwa, tej normalnej, nazwijmy, społeczeństwa, tak? Czy oni mogą się czuć bezpieczni? Ale też ważna rzecz i niebezpieczna, o której wspomniał w swoim przemówieniu, powiedział, że on zobowiązał się do zmiany konstytucji RFN, by ta chroniła tożsamość seksualną obywateli państwa. Panie Wojciechu, i co pan na to? Króciutko. O, jestem zaskoczony tym, nie sądziłem, że niemiecka konstytucja ma takie braki. Nasza konstytucja, choć niedoskonała z 97 roku, tworzona w końcu przez byłych komunistów w większości, no jednak gwarantuje wszystkim obywatelom prawa, również prawa mniejszościom seksualnym i nikt tego prawa w sposób oczywisty, jawny nie łamie. Chyba że zdarzy się taki incydent jak z tą studentką Mariką, która
w nerwach próbowała wyrwać torbę ze znakami tęczy symbolu LGBT, no ale dostała natychmiast 3-letni wyrok bezwzględnego więzienia z uzasadnieniem, że tego typu postępowanie jest bardzo niebezpieczne, bo może prowadzić do Holokaustu i wymordowania Żydów. Tak, to z uzasadnienia i tu musimy, panie Wojciechu, postawić kropkę. No, jak się okazuje, na tej paradzie dało się też usłyszeć takie głosy skandowane: Wegner musi odejść. Z moimi i z państwa gośćmi widzimy się za kilka minut w kolejnej rozmowie. Serdecznie zapraszam.